Teraz ciekawszy przypadek. Jest to wzmacniacz Pioniera. Model. Nawet tu mamy coś takiego. S21W. Objaw jest taki, że wizualnie wszystko działa, ale na słuch okazuje się, że nie ma napięcia 32 V. Jest zero. Szwankuje tam coś koło 17, coś buja się i tak to jest zaraz strasznie elastyczne. Najlepsze 33 chyba w ogóle nie ma, a napięcie jakieś pośrednie gdzieś jest, skąd się bierze. Czy włączany taki sam objaw. Co zauważyłem? Układ bardzo fajny. Wzmacnia trzeba w klasie D. Małe szumy i w ogóle, nie wiem, zabawka jak dla mnie. To jest sam zasilacz oczywiście. Jest druga płytka, a w drugiej płytce jest cała reszta. I padł jeden elemencik. No niestety z szybkości to ja go po prostu już wylutowałem. On jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj. Jak widać jest strasznie malutki. Elementy SMD są bardzo chyba już, no może i w laptopach są mniejsze, ale jeszcze ten układ sześcionóżkowy powiem, że daje do myślenia. I trzeba będzie go wlutować. Szczerze powiem, nie uśmiecha mnie się to. Znaczy, że cena u nas jest bardzo duża. Kupiłem u moich friendów. W ostateczności czekałem mnóstwo czasu. Wzmacniacz nie jest mój. Klienci niecierpliwi sraczki dostaje. Jak tam. Powiedziałem, że zamówiony w Chinach, czekamy na dostawy. Aha. No i temat ustał. Jeszcze kwestia go ustawienia. Pierwsza nóżka. Oczywiście wspieram się schematem. Zresztą nie widziałem, że ktoś na pamięć znał. Chyba, że robi, z tego żyje. To może masz takie pojęcie. Z tego co wiem, nóżka gate steruje tranzystorem mocy. A więc tranzystor mocy powinien być podany pod gate, czyli jak mamy ten nasz układzik ze specyfikacji PD wynika, że jeśli mamy go napisami, odwrotnie znaczy się, o, w ten deseń, nóżka pierwsza, to nie jest, musi być szósta. Czyli teoretycznie liczmy, że tak jest, napisem jest na uśle. Taka mrówka, wam powiem, mała. Jak mróweczka, dosłownie. Nawet może większa mrówka. I tak mamy. Nóżka pierwsza jest w tym miejscu, szósta jest u góry. Żeby sterowała tranzystorem, musi być po mojemu. Czekajcie. Szósta tutaj. Musi być tak. Powiem wam, że nie ma żadnych fluksów, tych innych rzeczy. Także troszeczkę to wszystko słabo to wygląda, widzę, bo to ostrość jest strasznie słaba. Jest duży zoom. Może być już nawet za duży, ale nie mam innej możliwości. I tak, górna szóstka, to jest A6. A6 steruje, to jest gate. No nie wiem, ma być tak. Czy napisem od lewej do prawej czytanym. W ten sposób mamy go prawidłowo. No na pewno nie jest to precyzyjna robota. Nie tak lutownicą bynajmniej. No ale jeszcze była podłączona, to byłoby super.
jedna nóżka złapana. Zdaję sobie sprawę, że sprzęt jest za duży do takiego małego elementu. Nie mam innego. Hot Aira, nie chce mi się wyciągać. Nawet wprawy nie mam, że tak powiem. Nim. Cesarką. Żeby go nie wciągnęło całego. O. No normalnie nie wierzę, że jest. Jest przylutowany. Jeszcze zobaczę, czy nie ma zwarcia. To różnie może być, nie widzę czegoś. Może posłano jakaś ścieżka gdzieś biegnie. Teoretycznie byłoby. Idę składać, zobaczymy, jak to być praktycznie. Szrot czy nie szrot. Też oni takie małe, te gówno robią w różnych obudowach, ale tutaj już jest naprawdę ogromna. No okej.